Polski horror? Pytanie tylko, czy to może się udać. Cześć, witajcie, z tej strony Lukas, a w tym materiale postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Był czarny, czarny las. A w tym czarnym, czarnym lesie był czarny, czarny dom. A w tym czarnym, czarnym domu był czarny, czarny pokój. A w tym czarnym, czarnym pokoju był czarny, czarny stół. Na tym czarnym, czarnym stole była czarna, czarna trumna, a w tej czarnej, czarnej trumnie był biały, biały trup. W polskim kinie mam lekki problem z kinem gatunkowym. Większość filmów wypuszczanych do kin albo jest komedią romantyczną, albo dramatem, albo filmem historycznym. W 2019, jeżeli dobrze liczę, 8 na 11 filmów właśnie należała do wyżej wymienionych gatunków. Wyjątkiem był Diablo, który nie jest dobrym filmem, plus za to, że się starali. Wyszło jak wyszło, więc nie ma co rozdrapywać starych ran. Po bardzo klimatycznym trailerze myślałem, że kolejnym wyjątkiem będzie film Ciemno prawie noc. Tata mówi, żeby pani zajęła się żywymi. To znaczy, że one nie żyją? Ale po kolei. Film jest na podstawie książki autorstwa pani Joanny Bator o tym samym tytule. Na samym początku poznajemy Alicję, której praca dziennikarki zmusza do powrotu do rodzinnego Wałbrzycha. Ewidentnie pani Alicja nie cieszy się z powrotu na stare śmieci. Zdecydowanie pewnie wolałaby udać się na mecz Arki Gdynia, ponieważ gdy tylko może, buja się po Wałbrzychu w żółto-niebieskich barwach Arki. To już powinno nam zapalić światełko ostrzegawcze. Alicja pochodzi z Wałbrzycha, mieszka w Warszawie, a kibicuje Arce. I wszyscy razem, z wiarą! Z tą kobietą zdecydowanie jest coś nie tak. Przez cały pobyt chodzi z tą smutną miną, zapewne przez to, że przez głupią sprawę zaginionych dzieci omijają derby Trójmiasta. No i właśnie w sprawie tych dzieci nasza bohaterka nachodzi rodzinę czy też dom dziecka, ponieważ jedna z zaginionych dziewczynek jest sierotą. Na miejscu Alicja zostaje tylko brud, syf, patologie i dwa gangi walczące o dominację w Wałbrzychu. Pierwszym gangiem są kociary, jakieś świrnięte baby, które snują się, zaczepiają ludzi i dają im jakieś perły. Nie pytajcie mnie o nie. Ja sam nie potrafię ogarnąć, co te kobiety robią. Drugim gangiem są za to kotojady. Zapewne są to klienci lokalnych chińskich restauracji, gdy wyłapali już wszystkie bezpańskie psy w okolicy. Okej, Lukles jest dziwnie, ale czy to jest dobry polski horror? Na samym początku można odnieść wrażenie, że film stara się budować napięcie i zasiać ziarnko niepokoju. Pomagają szczególnie w tym świetne zdjęcia Marcina Koszałka, które pomimo, że są bardzo statyczne i skąpane w ciemnych i zimnych barwach, robią dużo większą robotę niż większość aktorów, a w obsadzie zobaczymy mnóstwo świetnych nazwisk, więc ewidentnie poszło coś tu nie tak. Wracając do tematu filmu, niestety zamiast eskalować napięcie, powoli zaczyna je wytracać. Z całego klimatu wybija cała posępność. Przez cały film nie dostajemy nic pozytywnego, a wręcz przez cały czas każda kolejna historia nas dołuje i zniechęca do wytrzymania na sali kinowej. I właśnie te dramatyczne historie są głównym daniem, niesmacznym i na siłę wciskanym jak podczas wizyty u babci, ale jednak głównym. Film non-stop rzuca jakimiś retrospekcjami, opowiadaniami innych bohaterów, które niby się łączą, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika. I męczą z każdą kolejną i każą się zastanowić, gdzie podziało się to śledztwo dziennikarskie, a nawet gdzie podziała się główna bohaterka. W pewnym momencie Alicja z nudu postanawia wpaść do Dorocińskiego i zapytała go, parafrazując, czy nie poszliby do łóżka tak po prostu. No w sumie gdybym miał obok Dorocińskiego, też bym zapytał, czy nie poszedłby ze mną do łóżka tak po prostu, mimo że jestem hetero. Drugiej takiej szansy pewnie bym nie miał. Zresztą i tak nie miał tam nic do grania, więc co mu szkodzi? Nawet Franceski, którego przyspowali do krzesła za biurkiem w domu dziecka, miał więcej do zagrania i zresztą robi to świetnie. Wzięłyście nóż? Nie. To kto zabił? Podsumowując, bo ta recenzja zmierza donikąd, jak te wszystkie historie w tym filmie, to Ciemno prawie noc nie jest ani dobrym horrorem, ani też dobrym filmem. Może w książce jest więcej czasu na spełnienie tych wszystkich wątków, ale niestety w 2 godzinach filmów po prostu zabrakło miejsca na wszystko i zamiast próbować wszystko zmieścić, powinni skupić się na jednym czy dwóch wątkach. Albo nakręcić po prostu serial zamiast filmu. Moja ocena to 4,5 na 10, chyba przede wszystkim za zdjęcia. Niestety klimatycznie zrealizowany trailer zachęca na wybranie się na ten film, ale niestety nie warto. I to tyle. Trzymajcie się i do następnego.